witajcie. Nazywam się Bożena. Jesteśmy na winnicy pod Lubuskim Słońcem. Chciałam Wam teraz pokazać, jak przyciąć winorośl na wiosnę. Jest teraz dobry czas na to. Ja tutaj mam taką gałąź, którą wycięłam na winnicy, na starszej części, która już mi nie była potrzebna. I myślę, że to jest świetny materiał do tego, żeby tutaj pokazać, jak ciąć winorośl. Najważniejszą rzeczą jest przed cięciem zobaczyć i umieć rozróżnić łozę jednoroczną od gałęzi wieloletnich. I łoza jednoroczna jest to taka gałąź gładka. To jest najbardziej charakterystyczna cecha. Jej ma gładką korę. Łozy wieloletnie, gałęzie są troszeczkę bardziej już takie chropowate, a stare gałęzie po prostu mają taką korę, która odpada. I teraz tak, zajmujemy się przeważnie przede wszystkim tymi łozami jednorocznymi. Z moich doświadczeń wynika i obserwacji, a także szkoleń, które przeszłam, że najlepiej obciąć od 70 do nawet 90% takich łóz jednorocznych na dwa oczka. Dwa oczka to jest, chodzi o to, żeby jeden pączek od dołu i drugi pączek i nad tym drugim pączkiem obciąć już tą łozę. Tnie, ja zawsze tnę pod kątem, po to, żeby sok, który będzie wyciekał, spływał nie na ten pączek tutaj pierwszy, a drugi też nie. Najlepiej o, na przykład ta by była idealna tak, czyli w Waszą stronę, żeby tutaj spływał ten sok. Nie zamakały pąki, bo wtedy one nie wyrastają. Także przecinamy od 70 do 90% gałęzi jednorocznych tych łóz na właśnie takie dwa oczka. Tutaj też przytnę. O, zrobimy to tak. Ładnie pod skosem. Tak tniemy, natomiast resztę zostawiamy, jak mamy takie łozy, tak jak tutaj. Zostawiamy je długie, takie jak są całe. Dlaczego? Dlatego, że u mnie na całą winnicę właśnie tnę na takie dwa oczka, ale dlatego, że ja wiem, że na tym, ten i ten pąk w mojej odmianie, którą ja hoduję, są to pąki owoconośne. I wiem, że tutaj mi owocują. Natomiast z doświadczenia wiem, że są takie winorośle, które owocują na 8, a nawet 12 pąku. W związku z tym warto zostawić całe takie gałęzie, bo na nich będą owoce. Warto sobie zobaczyć, na którym pąkach nasza winorośl owocuje. Co daje takie mocne cięcie i dlaczego tak? No, winorośl jest lianą i warto, ona się odwdzięcza wtedy właśnie, kiedy ją tniemy, niż nie tniemy. Jeśli cięcie powoduje właśnie, że mamy tak grube łozy, tak jak tutaj ja mam, prawie że grubości kciuka. Jestem przekonana, że w większości ogrodów są co najwyżej takie gałązki, takie cieniutkie, nawet cieńsze. To wynika z tego, że po prostu roślina rozprasza się na te nawet i 100 gałązek, które są cienkie i arachityczne. Warto właśnie tą energię skumulować na ileś oczek, na dużo mniejszą ilość właśnie, taką przycięcie. Wtedy ona lepiej owocuje, lepiej rośnie, ma grubsze gałęzie i dzięki temu też lepiej zimuje, bo tak grube gałęzie są trudniejsze do przemarznięcia i też nie cofają się soki. Także zalecam pociąć na dwa oczka, większość. Warto też usuwać takie stare gałęzie z zeszłego roku, które są już suche, brązowe, dlatego że tutaj się przechowują choroby grzybowe i tak dalej, różne patogeny i warto czyścić winorośl takich właśnie starych gałązek, żeby ich nie było. Co do takich krzewów winorośli wieloletnich, przydomowych, wiem, że te gałęzie mają po 10-15 metrów czasami, są właśnie takie brązowe, grube, bez liści, bez niczego. Żeby to obniżyć, skrócić, nie jest to takie proste i winorośl mocno przycięta, taka stara, no może się, może nie odrosnąć. Trzeba to umieć zrobić, trzeba to robić umiejętnie i taki proces przycinania takiego krzewu może trwać nawet do 3 lat, stopniowo przycinając.
Raczej bym zalecała, aby zrobił ktoś, kto się fachowo tym zajmuje i zna się na tej roślinie.